Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym i naszym kanale, na waszym i naszym, aha, czy naszym kanale. Rozgorzała dyskusja, znowu dyskusja dotycząca piątkowego postu, a mianowicie postu jakościowego, który obowiązuje katolików w każdy piątek. Przypomnijmy, post jakościowy to jest post ograniczający w piątki spożycie potraw mięsnych. I teraz powiem z własnej perspektywy, bo dla mnie... Yy, Odkąd pamiętam i świadomy jestem, że tak powiem, piątek nigdy nie był żadnym postem z prostego powodu. Ja nie lubię mięsa i kiedy muszę, że tak powiem, nie jeść mięsa, albo kiedy jest zakaz, że mięsa nie mogę jeść, to ja czekam, ja cieszę się i Bogu dziękuję za piątkowy post. No a przecież nie na tym post powinien polegać. Dla mnie żadnym wyrzeczeniem nie jest niejedzenie mięsa. Uwielbiam sery, a mięso jem dwa, może tr maksymalnie trzy razy w tygodniu. Ktoś powie, no z twojej perspektywy, ale może komuś mięso smakuje i, i, i dla niego piątkowe niejedzenie mięsa to jest rzeczywiście jakiś post. Tak, rzeczywiście tak może być. Natomiast. Te... Tu dochodzimy do clou, do esencji tego, czym ma być post, ponieważ wszędzie tam, gdzie czytałem w dokumentach, zarówno w kodeksie prawa kanonicznego, jak i w przykazaniach kościelnych, w ich opracowaniach, jest mowa o tym, że post ma mieć formę wstrzemięźliwości, że istotą postu jest wstrzemięźliwość, a nie, że tak powiem, niejedzenie czegoś. Zapytałem kapłanów, spytałem zakonnika. I spytałem kapłana diecezjalnego i obaj stwierdzili, szczególnie ten zakonnik karmelita bosy powiedział mi: "Każdy głupi potrafi nie jeść mięcha w piątek". Kapłan diecezjalny powiedział mi, że to, że nie zjesz mięsa w piątek nie musi wcale oznaczać, że zachowałeś strzemięźliwość i rzeczywiście tak jest, ponieważ Wydaje mi się, że ten piątkowy post i coraz więcej takich głosów się pojawia, jest już trochę przeżytkiem. Pamiętajmy, ja nie mówię o tym, żeby post zlikwidować, tylko żeby wprowadzić jakby nową formę jego. Pamiętajmy, że tradycja jest czymś dynamicznym, a nie statycznym, ponieważ łacińskie słowo trado przekazuje, tradere, przekazywać oznacza coś dynamicznego, coś, co się zmienia w kontekście okoliczności, w kontekście pewnych kultur. Y Społeczeństwa, w którym to funkcjonuje. No przyznacie, że dzisiaj jedzenie mięsa raczej nie jest rarytasem, tak jak to miało miejsce na przykład, nie wiem, 200 lat temu, gdzie rzeczywiście jedzenie mięsa w domu, czy też spożywanie mięsa w domu było czymś wyjątkowym i niejedzenie mięsa w piątek rzeczywiście było postem. Skąd się wziął ten piątkowy post jakościowy, czyli no właśnie niejedzenie mięsa? Pozwólcie, że będę używał tego zwrotu, nie jedzenie mięsa. Oczywiście wynika on z przykazań kościelnych, a zatem nie z przykazań bożych. Przypomnijmy, przykazania kościelne nie zostały podyktowane przez Boga, tak jak zostało podyktowane 10 przykazań tworzących dekalog, kiedy to Bóg Jahwe, że tak powiem, wypowiadając słowa, kazał je spisać Mojżeszowi na dwóch tablicach. Przykazania kościelne zostały sformułowane przez Kościół, co nie oznacza, że mają jakąś mniejszą wartość, ale jednak nie są to przykazania Boże, ale kościelne. One obowiązują, czy też narodziły się w pewnych okolicznościach, w pewnej kulturze, w pewnym kontekście historycznym i można je, że tak powiem, moderować, można je w jakiś sposób animować, dostosowywać do, do konkretnych społeczeństw, a zatem Pierwsza część czwartego przykazania kościelnego brzmi: zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Tu jest mowa o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Chodzi o tę wstrzemięźliwość, żebyśmy nauczyli się być wstrzemięźliwi. Pewien kapłan powiedział mi, że o wiele większym wyrzeczeniem, na przykład dla facetów w piątki, zamiast, że tak powiem, wstrzemięźliwości okarmów mięsnych, byłaby wstrzemięźliwość, na przykład, od grzechów w sferze nieczystej, czyli na przykład y, wstrzymanie się od pornografii. To byłaby prawdziwa pokuta dla wielu mężczyzn, bo nie oszukujmy się, ja od Was dostaje w każdym tygodniu świadectwa tego, że zmagacie się z uzależnieniem w sferze nieczystości. Bardzo często dotyczy to pornografii. I rzeczywiście o wiele większym trudem, czyli postem, byłoby wstrzymywanie się chociażby w piątki od y, przeglądania stron, prawda? No, tych, o których powiedziałem wcześniej, czyli graficznych, niż nie jedzenie mięsa, ponieważ powtórzę słowa, które wypowiedział ów Karmelita, mój znajomy. Nie jest sztuką nie jeść mięsa, każdy głupi może w piątki nie jeść, że tak powiem, mięsa. A zatem tu chodziłoby o to, aby Kościół dał możliwość nam wybrania formy wstrzemięźliwości piątkowej, i z tego później spowiadalibyśmy się bądź też nie, w jakiś sposób zdawali relacje podczas sakramentu pokuty i pojednania. Dla jednego Postem piątkowym byłaby nadal strzemięźliwość od pokarmów mięsnych, bo bardzo lubi mięso, natomiast dla innych, na przykład jak dla mnie, byłaby wstos strzemięźliwość od pokarmów, że tak powiem, serowych, ponieważ kocham sery, kocham spaghetti. Dla mnie, na przykład w piątek, gdybym nie mógł zjeść spaghetti, to byłby rzeczywiście dużo większy post niż niezjedzenie pokarmów mięsnych. I o co chodzi z piątkowym postem? Czy, czy też wstrzemięźliwością od pokarmów mięsnych. Otóż mamy tutaj również sformułowania użyte w kodeksie prawa kanonicznego w numerze 1249, który to kodeks w tym kanonie rzecze tak. Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę, żeby jednak wszyscy przez jakieś wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą. Zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków. Zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość. Zobaczcie, że tutaj jest mowa o tym, że istotą postu jest wstrzemięźliwość, są uczynki miłosierdzia, zaraz o tym będzie, uczynki pobożności i uczynki miłości. Dużo większym postem byłoby, gdyby było, że tak powiem, nam nakazane. Czynić w piątek, na przykład uczynić w piątek jakiś akt miłosierdzia Bożego względem bliźnich, czy też jakiś uczynek pobożności lub miłości. Dalej, kodeks prawa kanonicznego numer 1253 zaznacza. Konferencja Episkopatu danego kraju może dokładniej określić sposób zachowania postu i wstrzemięźliwości, jak również w całości lub części zastąpić post i wstrzemięźliwość innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności. Tak, to jest do zastąpienia. Można by wprowadzić zamiast wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych obowiązującej w piątki, że tak powiem nakaz... Przepraszam, że mówię o nakazie, ale no skoro jesteśmy w kontekście jakiegoś prawa, też żeby nie popaść w faryzeizm, prawda, że spełniamy tylko jakieś zewnętrzne prawo, które jest pozbawione ducha, ale takie... Taką powinność, nazwijcie to jak chcecie, żeby to łagodniej brzmiało, a nie jak nakaz, czynienia jakichś aktów miłości, miłosierdzia i pobożności. Następnie. Kodeks Prawa kan Kanonicznego... W numerach 1250, 1251 określa tu w skrócie należy zachować wstrzemięźliwość od spożywania mięsa w każdy piątek, chyba że w dniu przypada uroczystość oraz w wigilię Bożego Narodzenia. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek. Dużo większą pokutą wydaje mi się dla nas by było to, gdybyśmy musieli w piątki spełnić jakiś akt pobożności, miłości i miłosierdzia, ponieważ powtórzę trzeci raz zdanie, które wypowiedział mój znajomy Karmelita. Każdy głupi potrafi w piątki nie jeść mięcha. On powiedział mięcha, nie mięsa, ale mięcha. I przychodzi tutaj nam z pomocą ojciec Richard Goodfiller, Ewangelia według świętego Mateusza, prosty wykład dla każdego ta książka pięknie wydana ponad 500 stronicowa oczywiście jest w sklepie MocSłabości.pl, gdzie tutaj ojciec Richard Gutzwiller oczywiście omawia na tych 500 stronach całość Ewangelii według Świętego Mateusza dodając swój bardzo często dość mocny komentarz mocny w takim znaczeniu że radykalny teraz radykalny od greckiego słowa radix czyli korzeń odnoszący się do Ewangelii do czystej Ewangelii być radykalnym to być Człowiekiem Ewangelii, co to oznacza właśnie być radykalnym, czyli wrócić do korzeni do Ewangelii. Mateusz 6, 16, 18. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni, jak obłudnicy, przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz aby nie ludziom się pokazać, że pościsz, ale ojcu Twemu, który jest w ukryciu, a ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Zobaczcie, Pan Jezus mówi, że kiedy pościmy, mamy namaścić sobie głowę, czyli w jakiś sposób też świętować. O co chodzi? Ojciec Richard Gutzwiller zaznacza. To, że powinno się pościć, jest dla chrześcijan oczywiste. Mniej oczywiste są motywy i powody, z jakich się to czyni i czynić powinno. Asceza wystawiana na pokaz jest śmieszna i odrażająca zarazem, gdyż pokutę czyni grzechem. Powtórzę, dla mnie post piątkowy, kiedy nie muszę jeść mięsa, jest swego rodzaju nagrodą i nie jest żadnym postem. Ja powiem szczerze, gdybym miał się trzymać obecnego prawa, Obowiązującego nas, y, katolików, na podstawie czwartego przykazania kościelnego, a mianowicie wstrzemięźliwość piątki od pokarmów mięsnych, i tylko tego się trzymać, to ja w piątki właściwie nie poszczę, bo ja prawie przez cały tydzień nie jem mięsa, bo nie lubię mięsa. Ja sobie muszę w piątki, muszę, nie muszę w sumie, nie muszę, bo Kościół mnie do tego nie wzywa, chociaż istota, istotą postu jest wstrzemięźliwość, i właśnie tu chodzi o to, abyśmy nie spełniali tylko zewnętrznych postów, swego rodzaju. Nie praktykowali swego rodzaju faryzeizmu, ale żebyśmy w te akty pokuty wprowadzali nasze serce, ponieważ tu chodzi o wstrzemięźliwość, o postawę serca, a nie zewnętrzny uczynek. A zatem, w sumie, nie musiałbym żadnego dodatkowego postu piątkowego sobie nakładać, bo przecież Kościół no, mówi tylko o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek. A dla mnie niejedzenie mięsa nie jest żadnym Problemem, wręcz nagrodą, dlatego ja w piątki sobie robię trochę inny post, żeby, że tak powiem, poczuć post. Widoczna pokuta jest niebezpieczną kwestią mówi ojciec, ojciec Richard Goodfiller. Zbyt łatwo bowiem może się odbywać tylko ze względu na ową widoczność, a wtedy w wymiarze religijnym staje się upiększonym samolubstwem, w wymiarze moralnym zamaskowanym egoizmem. Każda maska szpeci i zniekształca twarz, ale najbardziej maska religijności, ponieważ szpeci nie tylko tego, kto ją nosi, ale naraża na drwiny i szyderstwa religię w ogóle. Oczywiście nie można popadać w drugą skrajność i odrzucać każdego rodzaju widoczną pokutę. Przypadki nadużyć w zastosowaniu nie mogą usprawiedliwiać odrzucaniu samego zastosowania. Powinno się więc pościć, ale z właściwą intencją, tylko w celu uczczenia Boga, a nie zaś uczczenia samego siebie. Post musi powodować, że po prostu czujemy ten posty, musi nas musimy odczuć ową strzemiężliwość, a nie tylko spełnić jakiś zewnętrzny uczynek, który nie wiąże się z żadnym trudem, żadnym, żadną rezygnacją z naszej strony, ponieważ powtórzę chyba piąty raz dla mnie niejedzenie mięsa w piątki nie jest żadną rezygnacją i myślę, że też wielu z was tak to przeżywa i tego doświadcza. Człowiek przybierający pozę ascety, który w rzeczywistości nim nie jest, a jedynie pragnie za takiego uchodzić, nie jest człowiekiem wyrzeczenia, lecz pożądania. Można w piątki pościć, a karmić w sobie egoistyczne pożądanie. O co chodzi? Wyrzeka się wprawdzie zaspokojenia apetytu w sferze materialnej, ale tylko po to, by tam tym, tym bardziej zaspokajać apetyt na przymnożenie chwały, chwały samego siebie. To sztuczna, udawana asceza i świętości wyłącznie na pokaz. Ta pycha w kłamliwej szacie Uniżenia jest ascetycznie zamaskowaną chwiejnością i uległością. Motywacją nie jest Bóg, lecz własne ja. Pokutnik staje się w ten sposób głodnym chwały, wilkiem w owczej skórze wyrzeczenia. Z miłości własnej zapiera się Boga, powinien przecież z miłości do Boga zaprzeć się samego siebie. Pozyskujemy ludzi nie przez odstręczające praktyki pokutne, lecz pozytywne, zewnętrzne ich przejawy w ubiorze. Postawie, zachowaniu, niezależnie od nastroju i okoliczności. Codzienna toaleta, czyste ubranie i przyjazny wyraz twarzy często są surowszą pokutą niż obnoszenie się z niechlujstwem pod pozorem pogardy dla świata. Takie zaniedbania nie są przejawem dyscypliny, lecz brakiem dyscypliny. Namaść sobie głowę tu chodzi o to, abyśmy kiedy pościmy, namaścili sobie serce. Serce miłością do Boga i miłością do bliźniego, dlatego ten piątkowy post tak naprawdę powinien mieć formę aktu pobożności albo też aktu miłosierdzia względem bliźniego, nawet zwykłego uśmiechu. I teraz mi się kojarzy taka sytuacja. Pamiętam, że kiedy uczyłem katechezy w liceum, na te katechezy przychodziła dziewczyna. Która mi wyznała, że przez, całe, przez całą szkołę podstawową i gimnazjum nigdy na religię nie chodziła. Pochodzi z, pochodziła, no, pochodzi, pochodziła z niewierzącej rodziny, do kościoła nie chodziła i kompletnie nic z kościołem nie miała. Zdaje się chyba, że nawet nie była ochrzczona. I zaczęła na katechezę do mnie chodzić. Nie ze względu na mnie, że jakieś cudowne tam rzeczy opowiadałem, bo raczej nie. Ale kiedyś ją spytałem, słuchaj. Yy, Przecież ty nie chodziłaś w podstawówce na religię, dlaczego teraz chodzisz? Tak najłatwiej, najprościej spytać. Ona mówi, pan co? Bo pan zawsze jak mnie mija na przerwie, to się do mnie uśmiecha. Tu chodzi właśnie o to, co mówił święty Jan Bosko. Ewangelizacja w codzienności, na przykład przez uśmiech. To jest czasami dla nas pokuta, że musimy się do kogoś uśmiechnąć. Ktoś powie, mam się nieszczerze uśmiechnąć? Tak, po prostu się uśmiechnij. I... Dla ciebie to będzie problem, bo być może twoja intencja będzie nieszczera, ktoś zobaczy twój uśmiech. A wiemy, że na dobro reagujemy dobrem, na zło reagujemy złem, na uśmiech raczej reagujemy pozytywnie niż negatywnie. Tu chodzi właśnie o wstrzemięźliwość serca, o pokutę serca, a nie tylko zewnętrzne przejawy jakiejś pokuty czy zewnętrzne ak akty pokutne. Dlatego wydaje mi się, że już nadszedł czas w Kościele, żeby trochę dać też nam wiernym możliwość wejścia po prostu w piątkowy post sercem, nie tylko w ramach, prawda, przy... przestrzegania jakiegoś prawa zewnętrznego, że nie jedz mięsa w piątek. No dla mnie to nie jest żaden post. OK. W sumie generalnie to tak naprawdę tego filmu nie powinienem nagrywać, bo. On nie jest na moją korzyść, bo dla mnie post piątkowy polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych jest świetny, ponieważ to nie jest dla mnie żaden post. No, ale właśnie to nie jest żaden post. Wydaje mi się, że Kościół powinien, że tak powiem, trochę postawić na naszą chrześcijańską dojrzałość. Na to, że no, jak mówił, św... napisał święty Paweł, że jak byliście mali, byliście karmieni mlekiem, natomiast później, jak dorośniecie, będziecie karmieni już. Pożywieniem dla dorosłych. Tu chodzi o to, abyśmy się w naszej wierze rozwijali. Być może dzieciom można nakazać niejedzenie, aby nie jadły mięsa w piątek, natomiast my dorośli już powinniśmy, wydaje mi się, wprowadzać jakieś inne formy wstrzemięźliwości piątkowej, takie, które dla nas będą pokutą, dla kogoś pokutą będzie niejedzenie mięsa, dla kogoś pokutą będzie niejedzenie serów, dla każdego z nas pokutą będzie niegrzeszenie w piątek, dla, ka dla każdego z nas czymś dobrym będzie, a kiedy w piątek będziemy musieli, czy powinniśmy wykonać jakiś akt miłosierdzia, i dalej wracam do ojca Richarda Gutzfilera, który analizuje post w ten sposób. Religijna próżność wyzierająca ze wszystkich dziur owych lumpów z wyborów wzbudza śmiech. Mocne słowa ojca Richarda. Nie jest postem, lecz karnawałem. Prawdziwa pokuta jest sprawą zbyt poważną, by tak łatwo przez wychwalanie samego siebie pozbawić ją godności. Zapadłe policzki... Nie są dowodem na wzmożenie religijnego ducha, a stopień odchudzenia nie jest wprost proporcjonalny do przyrostu duszy. Łatwiej tego wytłumaczyć nie można. Rozstrzygające musi być zwracanie się ku Bogu i kierowanie się Bożą wolą. Zgodnie z nią jest czas... Zgodnie z nią jest czas biesiady. Jest czas postu. Jedno i drugie powinno prowadzić do Boga. Jedno i drugie prowadzi do Boga. Jeśli zarówno biesiadując, jak i poszcząc szukamy tylko Boga, Ojciec twój, który widzi w ukryciu. Ludzi można zwieść, Boga, który widzi skrytości serca nie da się zwieść. Asceci obłudnicy zyskują chwałę i nagrodę u ludzi, tracą jednak chwałę i nagrodę u Boga. Pseudoasceci służą w końcu temu, który jest kłamcą od początku. Porównaj Ewangelia według Świętego Jana rozdział 8 werset 44. Należy pościć, ale we właściwym duchu. Dlatego wraz z nakazem postu powiedziane jest Namaść sobie głowę. Tu chodzi o to, aby post piątkowy służył uwaga nie tylko nam, nie tylko naszej wstrzemięźliwości, ponieważ do nieba idziemy we wspólnocie. Kościół jest wspólnotą, Trójca Święta jest wspólnotą. Niebo jest, że tak powiem, wspólnotowe. W niebie są ludzie, każdy z nas nie będzie miał oddzielnego nieba. W niebie będziemy razem. Rodzimy się we wspólnocie, nikt z nas nie jest samotną wyspą, do nieba zmierzamy z innymi. Dlatego tu chodzi o to również, aby piątek w sposób szczególny służył, abyśmy my służyli innym przez akty miłosierdzia czy też akty pobożności, kierowanie modlitwy w intencji kogoś nam bliskiego, bądź właśnie kogoś nam niebliskiego, komu, kogoś, komu nie potrafimy przebaczyć. Tu chodzi o to, abyśmy wstrzemięźliwość, mówiąc krótko, uczynili aktem serca. Tu chodzi o to, aby piątkowy post po pierwsze był pokutą dla nas, czyli abyśmy odczuli, że z czegoś rezygnujemy naprawdę rezygnujemy. A po drugie, aby piątkowy post służył nie tylko mi, ale zmagając we mnie miłość i miłosierdzie, abym ja służył również innym. Ponieważ przecież no mamy ten opis w Ewangelii, według świętego Mateusza, kiedy Chrystus opowiadał o sądzie ostatecznym, kiedy mówi, że będziemy oceniani na sądzie ostatecznym z miłości do bliźnich, cokolwiek uczyniliście i czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, z tych właśnie bliźnich, bliźni, bliźnich. To są nasi bliźni. Bliźniacy, można by powiedzieć, tak, ponieważ wszyscy jesteśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo to nas łączy jak bliźniaków, a z drugiej strony jest nas również blizna, blizna grzechu pierworodnego. Ten grzech powoduje, że siebie nawzajem ranimy, bo sami jesteśmy skaleczeni. Tu chodzi o to, aby w piątek również dać Panu Bogu możliwość uleczenia naszej rany, rany grzechu przez Czynienie aktów miłości i miłosierdzia. To tak z mojej strony taka gadka, szmatka, jak to się mówi. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o piątkowym poście. Chętnie wysłucham, znaczy wysłucham też, jak najbardziej, jeżeli nagracie coś. Natomiast chętnie, rzeczywiście, Wasze komentarze, jak zawsze, poczytam, ponieważ razem zmierzamy do nieba. Dajcie łapki w górę, wskazując drogę ku niebu, właśnie o tym, o tym zawsze zapominam, żeby to powiedzieć. I jeżeli ktoś z, was nie, ktoś z Was nie subskrybuje kanału Moc słabości, to może to uczynić. Przepraszam za wszystkie lapsusiki językowe. Jakoś dzisiaj język mi się mocno plącze. Wszystkiego błogosławionego, do zobaczenia najpóźniej w niebie, do którego kroczymy razem, a nie że tak powiem, mimo innym. Czy też mimo innych, mimo, inny, mimo innych, no szczęść Boże.